w zakresie tworzenia i utrzymania zieleńców wraz z małą architekturą oraz tworzenia modernizacji i utrzymania ogródków biodanowskich. Bardzo proszę Panią Małgorzatę Słupowską o zreferowanie. Proszę Państwa, przygotowana uchwała, tak jak zwykle, no, związana jest z tym, że przygotowaliśmy zadania, które zamierzamy realizować w przyszłym roku. Zadania są określone w sposób dość ogólny. Będziemy je w sposób szczegółowy, przygotujemy uchwały dopiero za miesiąc. Staraliśmy się tak to przygotować, żeby wszelkie potrzeby... Proszę? To jest problem. Tak, tak. Żeby wszelkie potrzeby mogły być zrealizowane. W związku z powyższym w paragrafie pierwszym chcemy połączyć środki finansowe na realizację zadania powierzonego tworzenie i utrzymanie zieleńców wraz z małą architekturą oraz środki finansowe na zadania tworzenie, modernizacja i utrzymanie ogródków jordanowskich i przeznacza się na następujące zadania. Bieżące utrzymanie dotyczy to ogródków jordanowskich i zieleńców, modernizacja i doposażenie w nowe urządzenia ogródków jordanowskich według wskazań, remont chodników przy zieleńcach według wskazań, wymiana nowych ławek, koszy na śmieci, koszy na psie odchody, stojaków na rowery według wskazań, montaż słupków i ogrodzeń według wskazań, wymiana, wykonanie nawierzchni bezpiecznej w ogródkach jordanowskich według wskazań, nasadzanie, pielęgnacja i wycinka drzew według wskazań, rekultywacja terenów zielonych według wskazań i w punkcie 9 przebudowa ogródka jordanowskiego przy ulicy Widok. Do tego będzie jest przygotowana następna uchwała, ale ja wyjaśnię skąd się to wzięło w tym punkcie i dlaczego chcemy przebudować ten ogródek jordanowski. Otóż na osiedlu Dąbie znajdują się dwa tereny, w których no, są takie pozostałości po starych ogródkach jordanowskich. Jeden bardzo duży teren został wskazany na miejsce, gdzie miałby być tworzony smoczy skwer. Mówiliśmy o tym na początku tej kadencji i w takim okresie obiecane było bodajże dwuletnim, że ten smoczy skwer tam powstanie. No niestety nic takiego się nie stało do tej pory. Czekamy w jakiejś tam kolejce. W związku z powyższym wydaje się nam, że szkoda ten teren, który został wskazany właśnie do realizacji tego ogródka smoczego skweru, żebyśmy tam my go zagospodarowali. Natomiast przy wejściu do parku Dąbie po lewej stronie jest również teren, na który został, zresztą były takie zamiary, żeby tam poszerzyć i powstał, żeby tam powstał duży ogródek jordanowski, ale ponieważ tam jest taki problem prawny, bo część tego terenu zostało zajęte przez byłych działkowców, sprawa jest w sądzie, jakby cały czas nas to, no jakby dochodziliśmy do wniosku, że to może jeszcze nie czas, może się ostatecznie wyjaśni sytuacja na korzyść miasta i cały teren będzie należał do miasta i będzie można duży ogródek jordanowski przygotować, ale zdecydowaliśmy jednak, że chcemy przebudować ten ogródek jordanowski, który tam istnieje. Mamy bardzo dużo takich próśb ze strony mieszkańców, którzy faktycznie mówią, że w pozostałej części dzielnicy jest bardzo dużo ładnych tych ogródków jordanowskich, a tam faktycznie są no, w zasadzie takie sprzęty, które nie nadają się już do użycia. W związku z powyższym postanowiliśmy przebudować ten ogródek jordanowski. I chcę jeszcze powiedzieć, że to jest jeszcze związane z jedną sprawą. My jesteśmy zobligowani, żeby 30% naszych środków, które mamy, żeby przeznaczyć na inwestycje. I dochodzi do takiego paradoksu, że my na siłę wymieniamy jakieś sprzęty małe, jakieś karuzele, bo po prostu musimy no tak to zrealizować, żeby te 30% przekazać, a z drugiej strony właśnie jest taki ogródek bardzo zaniedbany, no więc wydaje się nam, że mimo wszystko chyba to jest dobra pora i czas na to, żeby z tym ogródkiem coś zrobić. Ale wracam do tej uchwały. Uzasadnienie. Uchwała jest realizacją zapisów zawartych w statucie dzielnicy. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Bo ja chciałem się dowiedzieć, do kiedy można te wskazania? Czy jeszcze lista jest otwarta, tak? Tak. Dla Ciebie, Grzesiu, nie już.
nie dopisałem. Ale czy nie lepiej byłoby opracować 4,5 tysiąca złotych, znaczy najpierw dokumentację projektową czy pierwszą część realizacji budowy z racji tego, że mam te 35% wskazać znaczenie na To jest przygotowane w następnej uchwale. Konsultowałam to w ZIKIT-cie. No i to jest sugestia ZIKIT-u, żeby przygotować to w takiej formie, jeśli chodzi o ten ogólnik. Czyli tamten wcześniejszy projekt przepadnie, prawda? Bo on no taki fajny, duży, ładny. To była koncepcja. Bardzo piękna, no niemniej jednak wiecie Państwo, no minęło już no, kilka dobrych lat, prawda? Jakby nie zapowiada się na to, żeby się to szybko rozwiązało, więc może tam. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma, to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?